No siema, z tej strony Kalo 4, witam was w trzecim odcinku z gry Spyro. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę robienia mapek na 100%. I aktualnie mamy już zrobione kamienne wzgórze oraz rynek. Świecenie to jest ta mapa startowa, na której teraz jesteśmy, więc tym się nie mamy co zbytnio przejmować. A jakby co z góry przepraszam za swój głos, ale nie wiem czy mi jakieś choróbsko nie łapie. I czy nie będzie ten głos dość mocno zmieniony na materiale. Ale to co, idziemy dalej. Mówię, tutaj było... Jezus, co jest? Tu był rynek i tam zwiedziliśmy to miejsce w pierwszej kolejności. Tutaj wzgórze już też zrobiliśmy na 100%. Więc teraz lećmy tutaj, zobaczymy czy tu jest jakaś kraina. O! Ej, a tego wcześniej tutaj nie było. To się nie otwierało. Twierdza dyni. O, tu jest skrzyneczka, pewnie te trzy brakujące. A, jednak nie. Czyli jeszcze z oświecenia nam brakuje jakiejś jednej skrzyneczki. Dobra, chodźmy teraz tutaj do... Jak to się nazywa? Twierdza dyniki. Dynki? Tak, twierdza dynki. Zobaczymy, co tu nas czeka, więc lecimy. No, lekko się mogłem przeziębić. Więc mówię, no mam nadzieję, że aż tak bardzo głos nie będzie zmieniony na tym materiale i nie będzie aż takiej różnicy. Ale wolę wam powiedzieć na wszelki wypadek, już wczoraj na streamie wraz z Kosiarą 10, nie wiem czy była odczuwalna ta zmiana głosu. Ale no, zobaczymy. Okej. Jesteśmy na mapie Twierdza Dynki. Tutaj jest tylko jeden smok. I 100 szafirów, więc zobaczymy jak to będzie. Tu jest jakieś zejście niżej. Oczywiście staramy się mapki robić na 100%, więc tu nie ma jakiejś tam... O Jezus. To jeszcze pies żyje? Myślałem, dobra. Myślę, że mapka nie jest niby jakaś duża, ale fajny jest soundtrack tej mapki. O ty mendo. Przecież szybko muszę w miarę pilnować tego zdrowia, bo... Już było mówione, że jeżeli ważka zmienia czterokrotnie kolor, to wtedy to oznacza, że... O Jezus. Tu jest jakieś przejście? Nie, tu nie ma. Jeżeli ważka zmienia kolor chyba na niebieski czy na czerwony, to znaczy, że już ostatnie życie mi zostało. Więc tutaj będziemy już nie rzucać się na nich, tylko spokojnie. Będziemy brać i rozglądać. Znaczy będziemy pilnować tego zdrowia, tak? Żeby po prostu Spyro zbyt często nie obrywał. A tutaj widzę, że niczego nie ma. I tu jest jakaś... A tu jest platforma. Okej. Okay. W miarę szybko dzisiaj nam pójdzie ten odcinek. Okej, czyli ta okolica jest w 100% odkryta. Teraz tutaj. Okej, tu nic nie ma. O Jezus, tych psów jest coraz więcej. Jakieś obrazy, za obrazami nic nie ma. Ta cała twierdza dynki z tego co rozumiem. Ała! Dobra, czyli to zielony kolor jest tym takim zagrożeniem. Ja nie mogę tego psa. Okay. Aha, smoczek jest tam. Nie wiem, czy ja mam tu mi coś podejrzanie zbyt tego. Boże, Joy czasami sam zaczyna brać i tego świrować. Muszę pomyśleć też o zmianie Joya. Aha, i teraz nie chcesz iść. No, już ten Joy też zaczyna mi świrować, więc trzeba pomyśleć o jakimś nowym Joyu. Pamiętam jak kupowałem ten zwykły Joy za 15 zł. Kupowałem wtedy 3 sztuki tych Joyów. To pamiętam, że pierwszy rozwaliłem Fifie. Drugi chyba oddałem komuś, no a na trzecim teraz gram. I tak jak w Biomutancie na przykład nie mam problemów, to na przykład teraz moczek sam i po prostu dookoła lata, robi kółka. Tutaj tu jest jakaś platforma. Nie! A jak nie mam iskra, dobra, jak nie mam iskierki, dopiero wtedy jest ostatnie życie. Teraz sobie przypomniałem. Muszę się pilnować. To jak już jesteśmy też na zewnątrz, to patrzmy, te całe klify.
Okej. A już teraz nie jesteś taki cwany, co? Jak stoisz tu samemu. Wcześniej to psa na nas brałeś i napędzałeś. Tu jest jakaś platforma? W tym zaryzykował, aby się tu dostać. Ale to chwila, zaraz sprawdzimy to. Dobra, najpierw zróbmy, mówię, najpierw przejdźmy standardowo tą mapkę. A ty, ja cię nie zaatakowałem? Chyba nie. Dobra, tu nic nie ma. Tu też nie mam żadnych gości. To uratujmy naszego Nevina teraz. Nevin Smoczek. Nieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Tyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Okej, znaleziono wszystkie smoki na tej mapce. To jest ta pewnie dyńka tak zwana, ta. Braj, ale jestem bez iskra, więc to nie będzie proste. Aha. No i chuj, nie żyje, prawda? Mam nadzieję, że mapki nie będę robił na 100%. Aha, w tym miejscu się rodzę. Dobra, to jakoś tam nie ma tragedii w tym. O Jezu, jak tak będę. Aha, i tu ostatnie jakby jego. No i znowu widzicie? I znowu Joy mi sam reaguje. Ja nie kręciłem się z nim w kółko. Okej, przypalony toast. No, mamy do domu i chyba nam w miarę szybko pójdzie ten odcinek w takim razie. Tylko że dziwne, że nie ma tego takiego, jakby to powiedzieć, jak na poprzednich mapach nas denerwował. Taki klaunik, taki gnom, taki skrzat. Chyba bardziej pod skrzata to podpadało. Dobra, tu rozbijmy i zobaczmy, czy wszystkie punkty zdobyliśmy. Okej, mapka jest zrobiona na 100%. Czyli w sumie tyle. Dzisiaj dość krótki odcinek wyszedł. Nie wiem nawet, czy wyszło 10 minut, bo nie liczyłem czasu. Jezus, przepraszam was bardzo. No ale co, no, było obiecane, że robimy mapę, jedną mapę na odcinek, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Już straciliśmy pierwsze życie Spyro, na szczęście mamy ich jeszcze aż 9. I co, no, do zobaczyska w przyszłych odcinkach. Ja się z wami żegnam. Nara.